Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu 6 sierpnia odsunął sędziego od wszelkich czynności służbowych. Prezes Jacek Sowul o swej decyzji również zawiadomił z urzędu ministra sprawiedliwości, prezesa nadrzędnego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz Sąd Dyscyplinarny. Przyjął także rezygnację sędziego Waldemara M. z funkcji przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Suwałkach. Funkcję tę sprawował będzie dotychczasowy zastępca, sędzia Ryszard Filipow. Wszystkie te działania są efektem zdarzenia, do którego doszło w piątkowe popołudnie. Jadący ulicą Utrata sędzia doprowadził do kolizji z innym autem. Zbyt późno zareagował na sygnalizowane hamowanie przed lewoskrętem i uderzył swym Mitsubishi w tył zjeżdżającego w lewo samochodu. Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń, ale sprawca zaczął salwować się ucieczką. Poszkodowany zanotował jednak numery rejestracyjne uciekającego auta i zawiadomił policję, która niebawem zatrzymała sprawcę. Okazał się nim być właśnie sędzia M., który odmówił poddania się badaniu alkomatem, zasłaniał się też immunitetem sędziowskim. Alkotestowi poddał się dopiero wtedy, gdy w miejsce zatrzymania przybył prokurator. Wynik alkotestu był porażający. 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Konsekwencje służbowe to jednak nie wszystko. Prokuratura regionalna zapowiedziała wniosek do sądu dyscyplinarnego o zgodę na pociągnięcie sędziego również do odpowiedzialności karnej.